ładne, takie fajne, kolorowe i ten żółty tutaj... Poczekaj, przyszedł. Cześć, kotek. Co ty masz na twarzy? No co ty, nie dasz mi buziaka? Dobra, chodź, muszę ci kogoś przedstawić. Przedstawiam ci Ninę Papinę. Najlepszą, najpiękniejszą i najbardziej rozchwytywaną drag queen w tej części Europy. Chyba świata. Cześć, Michał jestem. No witam, witam. Przyszłość polskiego futbolu. Nie przesadzajmy z tą przyszłością. Nina Papina będzie miała show na otwarciu nowego klubu. Pomagam się jej przygotować. Liczę na twoją obecność. Zaproś kolegów z drużyny. Oni raczej nie przyjdą. Są hetero. Niech sobie będą. Moje show jest dla wszystkich. Niech zobaczą, kochany, że drag to sztuka i rodzaj scenicznej kreacji. Poza tym, drag queen to nie tylko geje, prawda? Oczywiście, że nie. Tak samo performance i ubieranie kreacji uznawanych za kobiece nie oznacza, że artysta jest transpłciowy. Ja, kiedy nie jestem Niną Papiną, przeistaczam się w spokojnego, nieśmiałego Wiktora. To jak w takim razie najlepiej się zwracać do ciebie? Kiedy wyglądam jak kobieta, to per Nina Papina. A jeśli nie, to po prostu Wiktor. To co, znajdzie się wśród twoich kolegów z boiska jakiś kawaler dla mnie? Oni naprawdę wszyscy są hetero. Spokojnie, jestem sama. Hej. Hej, co tam? Słuchaj, mam dla ciebie wiadomość. No? Przegadałyśmy z Martyną całą sprawę i ona się zgodziła, żebyś był ze mną. Nie rozumiem. Jak to się zgodziła? No, powiedziała, że skoro ja chcę być z tobą, to ona nie będzie nam wchodzić w drogę. I w związku z tym? No, możemy być razem. Aha. No co? Przecież tego chciałeś. Ja nie mówiłem, że z kimkolwiek chcę chodzić. To po co się z nami spotykałeś? Polubiłem was, chciałem się bliżej poznać. Z góry też nie deklarowaliśmy, co to ma być za relacja. No a poza tym trochę dziwnie się czuję z tym, że podejmujecie decyzję za mnie. Wiesz co? Ty jednak żałosny jesteś. Trochę nie fajnie, że tak o mnie mówisz. Wypchaj się. Dobra jesteś, Kicia. Ty na mnie gwizdałeś? Ty się na mnie odwróciłaś. Mega chamskie i prostackie zachowanie. Lepiej się też. Jakbyś była pasztetem, to bym cię nawet nie zawołał. Serio? Zawołał? No chodź, daj buziaka. Żałosny jesteś. Ale mnie brał. No jestem w szoku, że aż tak mu powiedziałaś. Byłam wkurzona. No ale potem faktycznie trochę się wystraszyłam, czy nie pójdzie za mną i mi czegoś nie zrobi. Ogólnie to co od początku żałowałam, że jak tylko ich zobaczyłam na tej ławce, no to czy nie poszłam jakąś inną alejką. No ale to jest chore, żebyś ty musiała wybierać inną drogę, bo jak dwóch gości sobie siedzi na ławeczce, to im powinno być wstyd, a nie tobie, no proszę się. Wiem, to było mega nieprzyjemne. Ogólnie tacy kolesie są mega słabi. Tak jak i laski. Jedna mnie dzisiaj popchnęła. Niby za co? Podjęła decyzję, że będziemy razem, a zapomniała uwzględnić moje zdanie w tym procesie. No sakra. Takie kwestie relacyjne na początku randkowania to też powinniśmy poruszyć w którymś z odcinków, ale na razie skupmy się na catcallingu. Czym? Słownym molestowaniu i pseudokomplementach. A. Idziemy. Zdaniem socjologów, korzeni catcallingu można dopatrywać się w patriarchalnym społeczeństwie, w którym dziewczynka ma być uprzejma, miła dla otoczenia, uległa, a do tego wrażliwa i piękna. Ale kobiety też zaczepiają chłopaków i to w chamski sposób. Nieraz widziałem w klubie starsze laski gwizdały za barmanami, a nawet ich poszczypywały. Takie zachowania są mega słabe bez względu na płeć. No ale trzeba jednak przyznać, że częściej ten problem dotyka dziewczyn. I no moim zdaniem trzeba się skupić przede wszystkim na tym, jak nie reagować na takie zaczepki i też zwracać bardzo dużą uwagę na swoje bezpieczeństwo. No bo nie wiem, jak jest wieczór, jest ciemno, jesteśmy sami i w ogóle nie ma nikogo dookoła. No myślę, że wtedy powinniśmy przyspieszyć kroku i w ogóle w żaden sposób nie powinniśmy reagować na te zaczepki. Ale też jednak zwrócić ludziom uwagę, że jak już są świadkami catcallingu, żeby wsparły osobę atakowaną.
A wiecie na przykład, że w Holandii czy Francji za takie molestowanie słowne są mandaty? No i dobrze. No ale razem z tymi karami powinno też się uświadamiać, że takie mlaskanie, gwizdanie czy jakieś wulgarne gesty, no to nigdy nie były, nie są i nie będą cool. Masakra. Brzydliwe. Jakiś taki nieswój się wydajesz. Wiesz, że ze mną można pogadać o wszystkim. No wiem, dzięki. A mamo, jak to jest, że wiedziałaś, że tata to jest ten jedyny? Tak mi się wtedy wydawało. A już ci się nie wydaje? No wiesz, uczucie, związek z wiekiem ewoluują. Po iluś latach jest już nam trudniej o te motylki w brzuchu. Ale jeśli jest nam z kimś dobrze, to zazwyczaj jesteśmy dalej z tą osobą. No dobrze, czyli coś musiało się wydarzyć wtedy, że stwierdziliście, że chcecie być razem. Podobaliśmy się sobie i mieliśmy w tym samym czasie podobne potrzeby. A jak zrobić, żeby ktoś miał takie potrzeby jak my? No chyba na siłę się tego nie da zrobić. Ale to nie oznacza, że za tydzień, za miesiąc, czy nawet za rok to się nie zmieni. Czyli co, trzeba czekać i czekać? A jak się nic nie zmieni? Szczerze? Ja bym się nie zamykała na poznawanie innych osób i tylko czekała i czekała. A nuż poznamy kogoś równie fajnego. Zależy ci na tej dziewczynie? Bardzo. Ale ona ma inne potrzeby. A ja nie wiem, co z tym zrobić. Tak jak powiedziałam, na siłę nic nie zrobisz. I pamiętaj, związek to tylko część życia. Warto być otwartym na relacje, ale warto też dbać o inne sfery życia. To racja. Zresztą chcę odpocząć od randkowania. Co być to będzie? Będzie dobrze, synek. Wiktor jest tobą zachwycony. Powiedział, że mam super chłopaka. O! Kolczyk Niny Papiny. Myślał, że go zgubił i że już go nie znajdzie. A ty? Jakbyś był drag queen, to jakbyś się nazywał? Ale nie jestem i nie chcę być. Co jest? Chyba za dużo tego wszystkiego dla mnie. Ale czego konkretnie? Ten cały queerowy świat. To jak ubierają się twoi znajomi, to jak ty się ubierasz. To jak ja się ubieram? A jak mam się ubierać? Jakoś bardziej normalnie. Po co swoim zachowaniem od razu pokazujesz, że jesteś gejem? Ty tak serio gadasz? No, po prostu mnie to zastanawia. Ale przecież ja się zawsze tak ubierałem i jakoś do tej pory ci to nie przeszkadzało. To co się nagle zmieniło? Pewnie lubisz kakao! Ej, a myślicie, że Michał też jest cieplutki? Chyba nie, ale na wszelki wypadek... Nie będę się przy nim sylać. Nie będę się przy nim sylać. No halo, odpowiesz mi?